Na Westerplatte ekshumowano dziś szczątki majora Henryka Sucharskiego oraz kaprala Andrzeja Kowalczyka. W trumnie należącej do kaprala Kowalczyka były najprawdopodobniej szczątki niemieckiego żołnierza, poinformował dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki. Rano na cmentarzu poległych obrońców Westerplatte została przeprowadzona ekshumacja szczątków majora Henryka Sucharskiego i kaprala Andrzeja Kowalczyka. Odnaleziono metalową skrzynkę, która nie została zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych. Nie było także charakterystycznej płyty przykrywającej skrzynkę, w której najprawdopodobniej w roku 1989 schowano szczątki majora Sucharskiego. Ta skrzynia, drodzy Państwo, nie była także opisana, czyli nie było tam tabliczki wskazującej na to, że jest major Henryk Sucharski. Natomiast po pierwszych opiniach naszych archeologów, pracowników działu naukowego, a także genetyków, wszystko wskazuje na to i możemy mieć niemal stuprocentową pewność, że w skrzyni znajdują się szczątki majora Henryka Sucharskiego. Poinformował dyrektor Muzeum II wojny światowej dr Karol Nawrocki. Skrzynia ze szczątkami została przewieziona do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Z kolei w miejscu pochówku kaprala Andrzeja Kowalczyka odnaleziono zbutwiałą trumnę, na której znajdowała się biało-czerwona wstęga oraz tabliczka potwierdzająca datę urodzenia oraz śmierci bohatera. Tam znajdowały się także najprawdopodobniej szczątki niemieckiego żołnierza. W tych zmielonych szczątkach odnaleźliśmy bowiem niemieckie trzewiki wojskowe, pas z klamrą, na której jest napis Gott mit uns i inne elementy wyposażenia niemieckiego żołnierza, sygnalizujące, że jest to najprawdopodobniej, a to możemy powiedzieć także po konsultacjach z genetykami i ze stanem uzębienia tego żołnierza, po takim wstępnym badaniu, że są to po prostu szczątki niemieckiego żołnierza. Jeżeli te informacje zostaną potwierdzone przez genetyków, to oznacza, że nie ma szczątków kaprala Kowalczyka i że przez 30 lat składano hołd jednemu z niemieckich żołnierzy. Do tej pory na Westerplatte udało się znaleźć szczątki 9 osób. 5 z nich zostały zidentyfikowanych i noty identyfikacyjne zostały przekazane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę rodzinom. 4 pozostałe szkielety, czy 4 zbiory szczątków czekają na dalszą identyfikację genetyczną. Znajdują się w bazie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte ma być gotowy do 1 września przyszłego roku. Wówczas odbędzie się oficjalny państwowy pogrzeb obrońców Westerplatte.